Siemanko, jestem Zawadcy Rymanowskiej. Zbliżam się do słynnego miejsca Ściana Olzy. Zimą są tutaj malownicze wodospady, a latem skarpa. Zobaczymy, jak to wygląda na żywo. No, tutaj się zapewne odbywają letnie występy zespołu folklorystycznych. Dzień dobry. A na tle mamy fajną skarpę. A po prawej stronie jest wodospad. Zdejmuję buciory, przechodzę na drugą stronę do tego wodospadu, o którym wcześniej mówiłem. Mam trochę mało czasu, chciałbym jeszcze odwiedzić wodospad na Wisłoczku, który jest przy Szlaku Czerwonym. Chyba to jest główny szlak Beskidzki, dobrze pamiętam. Także kierpce z nóg i na drugą stronę. Jeżeli nie chodzicie po kamieniach na bieżąco, może być przerąbane. Są dosyć mocno ostre te skałki, ale powoli jakoś się dostanę, może na drugą stronę, bez wpadnięcia do wody. Samojebka strzelona, wodospad odwiedzony, więc padam na drugą stronę. Przychodząc przez rzekę, myślałem, że wdepnę w kupę. Okazało się, że to nie jest kupa, tylko żaba. Trochę podobna, zobaczcie sami. Kto lubi takie klimaty? O, to jest to. Hej, wchodząc do kibla, nie wystraszcie się, jak zamkniecie drzwi za sobą, ponieważ jest tutaj nietoperz. Tak, tak, wplączę się we włosy, wypiję wam krew z mózgu. Znajduje się na drzwiach. To taka ciekawostka i ostrzeżenie. Ma ktoś ochotę, można sobie wskoczyć do sauny, ale może być to utrudnione, ponieważ jest zamknięta. No niemniej jednak sauna w takim miejscu. No ciekawe rozwiązanie. A
I see skies.